Układ odpornościowy. Co my możemy zastosować? To, co już mówiłem, kontratak, czyli działanie antywirusowe. To jest oprócz czosnku, cebuli, to jest koci pazur, traganek, czarny bez, melisa, oregano. To, proszę Państwa, jest to, co jest wspaniałe. Natomiast wystrzegajmy się autodestrukcji. Co tą autodestrukcję powoduje? Właśnie na pierwszym miejscu stawiamy cukier. Dalej tłuszcz, ale jaki tłuszcz? Spalony. I tu zła nowina dla osób, które lubią grillowanie. To znaczy tak, grillowanie jest przyjemne, jest fajne, bo to się spotykamy, jest to wszystko smaczne, pod warunkiem, że nie robimy tego codziennie. Ten czas nic się nie dzieje. Natomiast jeśli będziemy przesadzali z tym grillowaniem i jedli dużo spalonego tłuszczu, to niestety mamy olbrzymią ilość wolnych rodników i możemy sobie narobić kłopotu. Puste kalorie, alkohol. Oczywiście wszystko jest dla ludzi, ja nie mówię, żeby nie pić, tylko picie samej wódki no jest mało, bym powiedział, może przyjemne dla niektórych, ale dla organizmu jest to fatalna rzecz. Natomiast kieliszek, dwa czerwonego, wytrawnego wina jest jak najbardziej skazany i to wino zawiera resweratrol. Wystrzegamy się czego jeszcze? No fast foodu, bo tam mamy, też o tym powiem, o tłuszczach trans, które mają działanie wybitnie prozapalne. Oczywiście unikamy żywności, która ma długi okres ważności. No wiadomo, że każda żywność się psuje. Jeżeli my do tego dodamy odpowiednią ilość konserwantów, ona może będzie miała długi okres ważności, ale również skróci nam okres ważności naszej długości życia. Czyli starajmy się to unikać. Czyli układ immunologiczny potrafi nam znaleźć wroga i go zlikwidować. Również potrafi zlikwidować tylko i wyłącznie on komórki nowotworowe. Jeżeli jest nowotwór i mamy przerzut, to znaczy, że komórki nowotworowe są w całym organizmie. Nie istnieje na świecie metoda ani chemii, naświetlania czy jakakolwiek inna, która te komórki potrafiłaby zniszczyć. Może to zrobić tylko i wyłącznie sam organizm. Z czego wniosek jest prosty. Dbajmy o układ immunologiczny. Jeżeli Państwo wielokrotnie sami w rodzinie widzieli, że mamy chorobę nowotworową, ktoś dostał chemię, jest praktycznie rzecz biorąc umierający. Podanie mu w tym, z tej sytuacji kolejnej chemii jest zbrodnią, bo zawiera i tak ten pacjent umrze. Jeśli mu przedłożymy parę dni cierpienia, to ja nie wiem, czy to jest jakiś sens. Nam się należy również komfort życia, o który ostatnio nawet medycyna zaczęła coś o tym mówić. Ale ten komfort życia nie polega na przedłużeniu cierpienia. Komfort życia polega na tym, żebyśmy, jak już nie mamy wyjścia, żebyśmy mogli w jakiś sposób no, dobrze funkcjonować. Czyli cele, że się mieli. Proszę Państwa, ten układ odpornościowy to, co często się w laboratorium określa, to określamy stan naszej armii wewnętrznej, czyli odpowiednią ilość leukocytów. Jeśli mamy ich za mało, czy mamy tak zwaną leukopenię, oznacza to, że nasz organizm się słabo broni. Jeśli jest za dużo, to znaczy, że wojsko jest zmobilizowane i prawdopodobnie coś się w organizmie dzieje, dlatego mamy tą ilość limfocytów podwyższoną. W czasie ruchu, zawsze każdego pacjenta tłumaczę, że na pierwszym miejscu jest ruch. Musimy się ruszać, dzięki temu będziemy zdrowi. Dzięki temu naprawia się układ immunologiczny, dzięki temu mamy efekty przeciwzapalne. Jest to niezbędny element do tego, żebyśmy byli zdrowi. W naszych komórkach, w naszym organizmie są podstawowe trzy rodzaje receptorów. Receptory dla witaminy D3, receptory kanabinoidowe, czyli receptory dla związków typu konopi oraz jodu. Jeżeli mamy na każdym, prawie na każdej komórce te receptory, to znaczy, że one po coś są i na pewno one muszą być stymulowane.